materiál popular. Skoro iný materiál, nie je to materiál. Pokazový z nového trybu, tréningového, kde môžem mi všetko neskončené. Dávam sobie automatické odnovenie zdravia. Automatyczne odnowienie many. 30 sekund do pojawienia się stworów. Energii. Za chwilę dam automatyczne odnowienie kasy. Dodaj złoto. I teleportacji nie, no i to wszystko. I maszerujemy do przodu, progresujemy. Może. Nie kupiłem itemów. Zapomniałem o tym. Pierwszy item kupiony. Oczywiście mogłem więcej, ale jak na początek. Czemu by nie? Maszerujemy na Nidalee. Zobaczmy, ile nam się uda pokisnąć w Nidalee. Ile razy zginie. Chciałbym pobić swój rekord na normalach aramach, czyli koło 40, ale to zobaczymy. Zginęła, a my progresujemy. Zginęła raz, mamy 8 klipów. Niektórzy nazywają to magią, ja celnością. Progresujmy do przodu. Magiczne cztery, idziemy na Nidalee. Użyję teleporta. Ten tryb jest o tyle fajny, że można sobie przycisować wszystkie skille, wszystkie przedmioty, które można kupić. Wszystko, wszystko, wszystko. Plus jest fajna baba. No ale popróbować, ile razy dobijemy danego rywala. Na razie dwa. Cztery zabójcy. Dobrze. Cofnijmy się do bazy. Kupimy ten nowy item. A i buty. Buty, ważna sprawa. Idzie. How you doing? Guys. Sorry, man. Wystrzałem ulta, wiem, w miniony tego się nie robi, ale tutaj można wszystko. Absolutnie wszystko. Zniszczyliśmy wiele. Idziemy na Nidalee. Ustąpienie.
wszystko się uporali. Jest to 4-0. Postawimy warda, bo czemu by nie? I może zabijemy smoka. Co dwa strzały, to nie jeden. Pojedziemy sobie za Bain Blue. Jezu, zachęcam. Soczek! Ryfyką on! Zabiłem smoka właśnie przed chwilą. Nie do powstrzymania. Piękne było. A i w komentarzach pod spodem wyraźcie się, co myślicie o tym trybie treningowym, co byście w nim zmienili. Czy w ogóle warto w niego grać. No i jak podobał się jeden z moich ulubionych mainów, czyli Lucian. A tak, by the way, Lucian jest bardzo mobilną postacią, co zaraz wam udowodnię. Możemy się zamieszać taką gracją, że klękajcie na ty. No dalej. A ona wciąż tam. Dobra. Cofniemy się do bazy po mój ulubiony przedmiot, bo już możemy. Ale wszystkim wytestujemy coś, czego nie testowałem. Czyli to coś. Cześć. Siedem. Jak widzicie, nie jestem wrażliwy. A jak mamy... ciosy ze strony wieży. Dobra. O, zrobimy sobie tego. Kraba, kolega. Co tu tak ponuro? Ulubiony.
Deadline Ultimatum. Nie wiem do czego to, ale wygląda fajnie. Idziemy po Nidalee. O, pojawił się smok. To może zrobimy smoka. Może. Mamy smoka. To jest drugi. O, to jest legenda. Coś przycięło, ale trudno. Którzy nazywają to magią. Zróbmy to szybko. Co? Co mnie? Nie. Co ty robisz z tymi kropkami? Ja sobie poprę. Atakujemy wieżę. Przez chwilę pokoju była moja majkoś. Dziewięć. A ja się cofnę po hurrykena. Bim, to by było na lepszym testowym materiale tego testowego trybu. Do zobaczenia w kolejnym, trzymajcie się, see ya!